Siemanko, wielu z Was pytało się mnie, co tam z dziewczynami i panem Witkiem. No to dzisiaj miało być Batumi, ale jeszcze jakby temat gór i tak dalej. Dziewczyny przysłały mi filmik z ataku szczytowego, więc to wszystko zmontowałem. Więc dzisiaj filmik jest poświęcony dla dziewczyn. Naprawdę wyszło im to super, ale najpierw jest filmik i na końcu jeszcze dam swój komentarz, także zapraszam Was wszystkich serdecznie do oglądania. Dzień dobry! Tudzież dobry wieczór. Jest pierwsza w nocy. Pierwsze wrażenie to było, po co to, komu trzeba było siedzieć w domu. Tu już się gotuje. Owsianka się gotuje. Jedna, druga, Kasia wiąże buta. Wyszłyśmy ze śpiworku. Ale zanim wyszłyśmy z namiotu, założyłyśmy trzy pary spodni, dwie pary skarpetek, dwie czapki, bufkę, a u góry mamy, co mamy? Jeny. Merino, krótki rękaw, puchówkę, polar i kurtkę. Stanik. I stanik. Jest nam ciepło. Także gotujemy owsiankę, jemy, pijemy kawę. I ruszamy na szczyt. Za 14 godzin powinniśmy być z powrotem, no, do 16. 16 godzin. Około 16 godzin. No, no, kończymy, trzeba jeść. Proszę bardzo. Kolejka jak do Lidla. Jak do Lidla po lody ekipa. Więc dzisiaj na szczycie ma być młyn, ponoć, nie wiem, między 100 a 150 osób może do 200 idzie na szczyt. Niech idą. O, już pół godziny temu, godzinę temu poszła taka sama grupa. Pierwszy postój, ściągamy pierwszą warstwę. Kasia, ciepło, nie? Kurde, słońca nie odpalili. Idziemy. Krok za krokiem. Jest 4 rano. 2,8 km. Jeszcze tylko 948 metrów do góry. Czujemy się dobrze. I sobie poddamy. 3-4 km za nami. Teraz następuje moment, kiedy można ostatni raz się wysikać, bo zakładamy uprzęże i koniec. Kolejne siku za 10 godzin. Tutaj zakładamy rak i uprzęże, bo już wchodzimy na konkretną część lodowca. Kasia, jak samopoczucie? Dobrze, zagraciutko bez tego plecaczka, bo ta lida i tak ciężka. Zaraz będziesz miał na sobie. Tata, jak tam? A masz rękawiczki? Noż to tata na hardkora. Ekipy się wiążą. Jedziemy z koksem. Trzeba szpej na siebie. Tata uprząż wiąże. Ja jestem związana. Jest uprząż, auto. Jeszcze prusika muszę zawiązać. Proszę, jest tu motyl. Lina odmierzona. Ósemki na końcach gotowe. Czekam raki. Też na repasę dopina. No i zaraz ruszamy. Godzina nie wiem która, ale świta. Tata idzie pierwszy, nasz głos rozsądku i przewodnik. Ja jestem druga. Kasia, jesteś nieostra. Kasia nie wzięła rutino z korbiną. No i nic! Nie ma witaminy C. Nie chcę łapać ostrości. Kasia, weź witaminę C. Tam mieliśmy szczeliny, także musieliśmy trochę się zawrócić, żeby ominąć. Była długa, nie? Ciężarówka by się zmieściła? Chyba tak. Więc my tym bardziej. Idziemy. Mamy 700 metrów do szczytu, czyli jesteśmy na 4350 pi razy drzwi.
minęliśmy tak zwane plateau. Ktoś tam sobie spał. Tata, jak się czujesz? Dobrze. Jesteśmy na 4880, czyli wyżej niż Mont Blanc. No i zauważyliśmy, że na śniegu nie bardzo usiąść. Matki nie pojechały, ale Wicio sprycio, proszę bardzo, namontował sobie krzesełko szczekana. No i można pomyśleć, że gniecie w tył, ale jak się podłoży rękawiczki, to nie gniecie. I takie oto rękawiczek daje radę. Taborety tu rozdają. A to jest mój taboret. Zaraz, żem siądę, zobaczę, czy to... O! Wspaniale! Bardzo dobrze. Niby blisko, a jeszcze ponoć prawie 200 metrów do góry. Czas na herbatkę. Tata, gdzie ty wlazłeś? Na samą górę. Tata nie jest zbytnio medialny. O! Już tak, proszę. Kasia, gdzie jesteśmy? Jakoś tak my szli nagle. I to zwyknie? Kurde, szczerze mówiąc, wlazłoby się wyżej, nie? Tata powiedział, że dałby radę wejść wyżej. Także nie wiem. Pogoda igła jak na Blanku, nie? Kurde. Jest przepięknie. Cały Kaukaz u naszych stóp. Jest wspaniale. Najdalej z prawej? Tak, najdalej z prawej. O, ale daleko. Tam gdzieś Elbrusik. No. No i co, kurde, wlazło się i teraz trzeba myśleć. Gdzie dalej? Co to wymyślił, nie? Co to leć do góry, jak to trzeba zaraz? Chyba ktoś chciał na Aconcagua iść, prawie 7 tysięcy. No i nic jeszcze mamy nie mówiła, więc... To na później. To się wytnie. Mamusia! Mamusia usłyszy to, jak zejdziesz z Aconcagua. No. Ja nie wiem w sumie, co powiedzieć. Po prostu szkoda, że was tu nie ma, nie? No już obkręciłam się 5 razy. Położysz mi? Plata po zejściu. Trudno kręcić podczas zejścia, bo jest ślisko. I można raki sobie wbić w spodnie, w zęby albo w udo. Tam jest inwersja chmurki w dole. No idziemy, nie? O właśnie, albo się na prostej drodze wyrąbać. A tamtym mało idą jeszcze na mały kasbek tam. Zeszliśmy najbardziej stromy odcinek i chciałam zaznaczyć, że dzisiaj spotkaliśmy 3 ofiary śmiertelne. Prawda, Kasia? Prawda. Mianowicie były to ważki. Chciałam nakręcić, ale jedna z ekip po prostu to uniemożliwiła, z czego bardzo mi przykro. No nie pokażę tego zjawiska, ale na śniegu leżała ważka. Wpierw myślałam, że to komuś broszka odpadła, ale to była prawdziwa ważka, a potem dwie kolejne. Także, no, ważki też chcą zdobyć kazbek, niestety się to nie udaje. Schodzimy. Już myślałyśmy, że dzisiejsze wejście z dużą ilością ludzi obędzie się bezpiecznie, bo nic się na to nie zapowiadało. Oprócz śmiertelnych ważek, ale właśnie tutaj na wysokości, no nie wiem, 4000 z haczkiem, usłyszałyśmy helikopter, także on tam wylądował, tam w tej dziurze. No także widocznie kogoś zmiotło, nie? Rozebrani z uprzęży,
A tato się zastanawiam, dlaczego idzie się tak wcześnie. Otóż dlatego, nie wiem czy słychać ten dźwięk, że po południu odpala się tu Rolling Stones, czyli lecące kamienie. Dlatego uciekamy. Zeszliśmy ciut niżej. Kamienie lecą, ale do nas nie dolatują. A akcja z helikopterem według relacji polskiego lidera grupy, której członek tej grupy za nie mógł, była taka, że gościu miał już objawy choroby wysokościowej, ale gruzińscy przewodnicy ciągnęli go na siłę na szczyt. A ten lider by dawno go sprowadził, tylko że tu ponoć rządzą Gruzini, więc nie bardzo mógł się sprzeciwić. I go ciągnęli tak na szczyt, aż w końcu już było za późno i gościu było z nim kiepsko. Ale na szczęście był niedaleko ratownik medyczny polski, także podał mu deksametazon, leki. No i gościu tutaj jakoś do tych 4000 zszedł sam. No ale ten ratownik ocenił, że natychmiast zwać helikopter, bo już ten gościu dalej nie dojedzie sam, nie? No i stwierdził, że jeszcze 15 minut i mogłoby być po gościu. Także no straszna sytuacja, że lider mógł stracić członka grupy, no według jego relacji, przez nieodpowiedzialność gruzińskich przewodników. Ale jak było naprawdę nie wiemy, także nie oceniamy. Wybierz sobie. Promocja. Zasłużyłaś. A tylko dzisiaj. A tu też batonik. No i Kasia mówi, nie ma popcornu, ale jest czekolada. Nie? I tak siedzimy sobie w kinie i nam się iść nie chce. Co ty, tu urwę jeszcze? O. A w sumie oprócz kina można by tu uprawiać hazard, nie? Że na przykład leci kamień i się zakładamy, doleci czy nie doleci, nie? Na przykład z Kasią na ten sam patrzyłyśmy. Jakie emocje. No są emocje, nie? Naprawdę. Ja myślę, że większe by było, jakby urwało w wielkości szafy. No nie, bo wtedy by tutaj to leciało. Już nawet nie mam siły mówić, ale generalnie tu zawinkla wyłania się meteo. I tam stoi nasz domeczek. Namiocik. Mam nadzieję, że go nie zwiało. Dzisiaj nie wiało za bardzo. Kasia! Piątka! O czym marzysz? Wiesz co? Chyba bym stopy opukała. Ja generalnie śmierdzę i marzę o prysznicu, ale jedyne co mamy to lodowatą wodę z zardzewiałej rury. Jak tam Kasia wakacje? Poczułam luksus. Naprawdę nie, to jest nie do pytania. Luksus nabiera innego znaczenia. To właśnie dostałyśmy od sąsiadów. Skąd? Z Ukrainy? Herbatkę gorącą. Generalnie tu normalnie ludzie są w kurtkach, nie? A my przy tym kraniku, do stanika, paszki umyte i naprawdę zrobiło to robotę. I ta herbatka. Tak można żyć. Tak można żyć. Człowiek nie docenia w domu herbaty, nie? A to jest... Kasia tyłek wystawała. A to jest niesamowita sprawa. Michał, ty podczas szlaku mówiłeś, że jesteś romantykiem, ale nie wiesz jak to wyrazić, nie? No ja ci podpowiem. Na przykład jak laska jest zmęczona, zmarznięta, przynosisz jej herbatkę. Od razu bym się z tobą umówiła. No serio. Także wiesz. Proste gesty, proste gesty. Schodzimy z Meteo do Kazbegi, gdzie czeka wspaniała restauracja Makłowicza, gruzińskiego Makłowicza i prysznic. Po 6 dniach nie mycia się i chodzenia po górach, to jest poezja, poezja. No i tu takie są
wodospady, szczeliny. Pracujmy. Wracamy. Nad Kazbegiem chyba są chmury, już nachodzą. A pod naszą nieobecność ktoś odkręcił kurki. I generalnie wciąż idziemy po lodowcu, tylko już takim nieaktywnym, ale pod tymi kamyczkami jest lód, który teraz topnieje. Leci tu woda i generalnie nie nudzi nam się. Mimo tego, że stałyśmy od drugiej w nocy, wcale nie chce się spać, ponieważ człowiek wciąż się zastanawia, kiedy się wypierniczy. No i co chwilę to trzeba przekraczać, nie? A najgorzej, jak się zrobi krok i trafi się na lód. Kasia, pokaż grację. To się przyczyna mi się wywaliło, więc nie wiem, jak z tą jej gracją. Ale presja mediów zrobiła swoje. Już prawie jesteśmy. Zmęczenie już mocno jest. Ale jeszcze można pojeździć na nartach kawałeczek. No i co ja mogę więcej powiedzieć? Wielkie gratulacje, szacuneczek dla dziewczyn. Generalnie za zdobycie, bo dziewczyny to są niezłe kozice. Uwierzcie mi. Naprawdę, to jest ich zajawka. Dwa, fundacja, którą prowadzą. To jak łączą swoje zajawki z pomocą innym osobom. Szacunek i ukłony. Dzisiaj dziewczyny, komentarze pod filmami, to jest wszystko dla was. I to wy, mam nadzieję, będziecie tutaj odpisywać ludziom i wejdziecie tutaj w interakcję. Naprawdę, jeszcze raz wielki szacun. Super, że udało się wam zdobyć to wszystko i była pogoda, jak to mówi Kasia, igła. Bo jak wyjeżdżałem z Kazbegi, no to padał deszcz i grzmiało. Także wszystko się udało. Do was jako widzów mam jeszcze taką informację, że jeszcze ostatni raz zamieszczam w opisie filmu jak to się nazywa? Ale się ma tam te wszystkie dane do social mediów dziewczyn, no i do zbiórki. Ja jeszcze raz chciałem wam podziękować, czyli Agata, Kasia i panie Witku, Bicio, Sprycio, Ksywa. Chciałbym wam jeszcze raz serdecznie podziękować za wspólny trekking z Omalo do Juty. Naprawdę było super i mam nadzieję, że jeszcze uda nam się zrobić jakąś kolaborację. Może uda się nam też zrobić jakąś większą akcję, która pomoże komuś. Nie wiem, na teraz kończę i zapraszam wszystkich do lajkowania i do komentowania, a tym bardziej do komentowania. I wy dziewczyny dzisiaj bierzecie odpowiedzialność za odpowiadanie, za komentarze. Także wszystkim życzę zdrówka i widzimy się w następnym filmie już w Batumi.